53. Rajd Barburka to impreza kończąca sezon rajdowy w Polsce. Impreza, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Na liście zgłoszeń aż 89 załóg, w tym również i my, czyli ja, razem z Kasprem Wróbleckim w BMW E30 318iS. Dla mnie to wyjątkowy start, ponieważ domowy. Cały rajd jest organizowany przez mój rodzimy Automobil Klub Polski, więc mam nadzieję, że pokażemy się z jak najlepszej strony. Jeżeli nie będzie efektownie i efektywnie, to przynajmniej bokiem. Z pewnością ciężko będzie się również przebić moim skromnym BMW E30 w bardzo licznej i mocnej klasie drugiej, bo mamy tam aż 25 aut. Nie jest to też typowy rajd, ale mam nadzieję, że na odcinkach pojawi się dużo kibiców, w tym moich znajomych, przyjaciół, którzy na co dzień nie mają możliwości zasmakować tych rajdowych emocji. Tutaj mają praktycznie wszystko pod nosem. A plan na sobotę? Spędzić miły dzień w rajdówce, a następnie zakręcić słynną beczkę na Karowej. Mam nadzieję, że mimo, że to nie jest auto klasy R5 czy nawet R2, to i tak pędzący wilk z numerem 62 przyniesie kibicom choć odrobinę frajdy. No co, widzimy się w sobotę. Chciałabym również zadedykować ten start wszystkim tym, którzy nas wspierają, którzy nam kibicują, ale również tym, którzy nie do końca są przekonani do tego, co robią. Również serdeczne podziękowania dla naszych partnerów, czyli Szkoła Jazdy Racing, Koło Młodych Automobil Klub Polski, jak również naszych patronów, czyli motokaina.pl, warszawa.pl oraz oczywiście Vroom TV. Serwisem naszego samochodu podczas 53. rajdu Barburka będzie zajmowała się rajdownia Tubi Rally. To co? Kibicujcie nam na odcinkach? We'll be right back.